Dzień dobry kochani, witam was w Vlogmas z 10 grudnia. Jedziemy do Warszawy. Nie wiem, czy w ogóle było mnie słychać, kiedy się z wami witałam na Dworcu Fabrycznym w Łodzi, bo oczywiście byłam trochę speszona. Jestem już w Warszawie, padł na mnie deszcz, ale chciałam tylko powiedzieć, że będę tutaj przez 2 dni. Jutro cały dzień nagrywam, zabieram was do studia, a dzisiaj gotujemy przedświątecznie z Kają, jego wróżką, także za chwilę do niej wbijam i lecę, bo mi strasznie, strasznie zimno. Kochani, jak to zawsze z nami, minęły 2 godziny, już jest po 5:00. Siedziałyśmy, gadałyśmy, jadłyśmy moje ciacho i teraz lecimy z Kają na zakupy, także bierzemy was do sklepu i będziemy wybierały jakieś produkty na naszą super kolację, także mam nadzieję, że to mi coś nagrać, bo coś mi średnio dzisiaj jednak idzie. W ogóle mam na sobie, zgubiłam ostrość. Mam na sobie szałową kurtkę Kai, którą wam potem pokażę w lustrze, bo jest po prostu cudna. Możemy zrobić reklamę najlepszego lumpa w Warszawie. Versace Krasnobrodzka 11, polecam. Obie kurtki są stamtąd. I czy twoje spodnie też? Nie. Powiedz lepiej, co będziemy gotować. Będziemy gotować, a raczej będziemy robić pierogi, które nie mają ciasta pierogowego, bo ciastem będą buraki. Wiecie, jest to przepis bardzo improwizowany, ponieważ nigdy wcześniej go nie robiłam. I Karolina też go nigdy wcześniej nie robiła. Ale właśnie. Nie wiem, czy ktokolwiek wcześniej go w ogóle robił, ale pomysł powstał w Carrefourze. Umówmy się, Kaja, zazwyczaj jak gotujesz, to jest to improwizacja i to wychodzi, prawda. Więc jesteśmy dobrej myśli. To prawda, jak to moje życie, jesteśmy wielką improwizacją. Słuchajcie, to są nasze składniki, więc mamy tofu. Kupiłyśmy tofu w Carrefourze. Ziołowe czy czosnkowe? Czosnkowe. Czosnkowe. Do nadzienia też pójdzie i cebula, i batat. A naszym ciastem będą buraki. No, jestem bardzo, bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie. Co robisz, Karolinko? Wrzucam właśnie bataty do naszej zeszklonej cebuli. I będziemy to dusić tak, żeby, zakładam, bataty się trochę zmiękły i potem to zblendujemy, dobrze myślę? Wiesz co, myślałam o tym, żeby je po prostu rozgnieść widelcem. Tak. Żeby tak, nie budzić znaczeń. Tak. I doprawimy to, pewnie żeby miało taki smak serkowy, bo dodamy do tego jeszcze tofu. Tak. I przydałyby się płatki drożdżowe, ale nie mam niestety ich już. Dodamy trochę soku z cytryny w takim razie. Aha. Pieprz i sól. I będzie git. I może trochę mlek. A może czosnek? Czosnek jest zawsze dobrym rozwiązaniem. Też tak uważam. Ale poczekaj, to tofu jest czosnkowe. Sprawdźmy to. No i tam nie czuję. Nie czuję, też nie. Kijowy tofu. Włożyłaś piekarki. Wrzucamy te buraczki. Tak, wrzucamy buraczki. Bez przypraw? Myślę, że bez. Na 180 chyba. Dajcie znać, jeżeli uważacie, że Kaja powinna założyć maszkę w swój kanał. Powinnaś rzucać częściej na YouTube'a. Tu mamy nasze pierożki. Słuchajcie, Mikołaj przyszedł wcześniej i dostałam od Mikołaja buty Adidasa, słuchajcie, które są zrobione z recyklingu i są po prostu czadowe. Słuchajcie, tak wygląda nasz gotowy talerz. U nas się dzieją różne szalone rzeczy, więc zostawiam was z tym widokiem i... Powiem ci, że jesteśmy vlogerkami roku. No bo ja po prostu nie byłam w stanie nagrywać, jak sobie gadałyśmy i ja zawsze tak mam, że się zagadam.